Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast Siatkarski szósty set. Witamy po krótkiej przerwie. E, witamy w składzie dwuosobowym dzisiaj, czyli Piotr Złoch i w studiu w Rzeszowie. Z Rzeszowa Nie ma dzisiaj z nami Kuby Lewandowskiego, Kuba... Lekko pod formą zachorował, nie czuł się wystarczająco, nie czuł się na siłach, żeby dzisiaj z nami nagrać. No Co nie zmienia faktu, że my się pojawiliśmy i my postaramy się powiedzieć Wam, co działo się w Plus Lidze. Nasz poprzedni odcinek był o Lidze Mistrzów, zapowiedzieliśmy też tę Ligę Mistrzów. O wydarzeniach w samej Lidze Mistrzów jeszcze myślę, że w tym odcinku przyjdzie, przyjdzie pora na, 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 na akurat o tym opowiad op na opowiedzenie o tym o konkretnym aspekcie. Zmagań siatkarskich w tym sezonie, no ale zanim o tym, to zaczniemy od kolejki w Plus Lidze, czy w zasadzie nawet nie tyle o, kolejki w, o kolejce w Plus Lidze, bo od w sumie naszego nagrania ostatniego też sporo się wydarzyło, więc trudno nam się będzie koncentrować tylko i wyłącznie na jednym spotkaniu. Dlatego postaramy się może tak bardziej o historii ostatnich kilku kolejek opowiedzieć, o rzeczach najważniejszych, o tych, które według nas e, Faktycznie no, są rzeczami, o których wy, nasi drodzy słuchacze, powinniście usłyszeć, o czym już też na pewno wiecie, no, bo na, trudno, trudno nie dowiedzieć się o tym, że Aseko Rysowia Rzeszów mm, no, nie gra na miarę swoich możliwości, a na pewno nie gra na miarę oczekiwań swoich kibiców. No i ta ostatnia kolejka to była kolejka Mikołajkowa, no i chyba Ruzgą dostali wszyscy kibice e, Rzeszowa tą porażką 0 3 z Jastrzębskim węglem. Zdecydowanie. Był to mecz z gatunku tych koszmarnych na podpromiu i po prostu po tym jak kibice zobaczyli spotkanie z Zaksą właśnie w wykonaniu drużyny trenera Gruszki, to zaczęło to optymistycznie wyglądać. Po czym trafił się wyjazd do Warszawy i dobre właściwie niespełna dwa pierwsze sety. W sumie mówiliśmy o tym, co tam się w Warszawie działo, jak tam byliśmy, także nie ma co tu się za bardzo rozwodzić, no ale w Zestrzębie ma jeden dobry set. Wykonanie Resowy się niestety nie przytrafił i obraz gry znów jest bardzo mm, słaby po prostu i coraz trudniej znajdywać jakieś optymistyczne przesłanki za tym, że za jakiś czas będzie dobrze, no bo skoro było nieźle z Zaxą, przez chwilę było nieźle z Warszawą, a znów jest bardzo źle, no to na czym mieliby fani Sobie Rzeszów wybudować swój optymizm? Na razie to nie za wiele takich sygnałów widać. No tym takim motywem, który faktycznie mógł, czy, czy, czy meczem, który mógł być takim symptomem zmian na lepsze, no był mecz z grupą Azoty Zaksą. Tylko, że no to jest historia jakoś tak się kołem toczy, że w zeszłym sezonie te mecze z Zaksą też Rysowi Rzeszów udawały się naprawdę przyzwoicie, no ale z wieloma spotkaniami innymi było już dużo, dużo gorzej no ten mecz z Węglem no to jak ja sprawdziłem, co, co w ogóle mnie też zaszokowało, ale to była najwyższa porażka Asseco Resowi Rzeszu w historii swoich pobytów Plus Lidze, bo już nie wiem jak to wyglądało wcześniej, bo myślę, że nie wiem czy, 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 te, czy, czy, czy przed 2004 rokiem ta porażka była większa ale w każdym razie od powrotu Resowi do Plus Ligi na piętnastolecie Pobytu Rzeszowian w plus lidze taki niemiły chyba prezent zgotowała, zgotowała drużyna swoim kibicom. No, moglibyśmy pospekulować też o tym, czy, czy Piotrek Gruszka przetrwa na stanowisku trenera, a tam bardzo często i. I gęsto pojawiały się takie sygnały ze strony Krzysztofa Ignaczaka, prezesa klubu, że on wierzy w Piotra Gruszkę, ma zaufanie do, do, do jego warsztatu, wierzy, że, 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 że Piotrek będzie w stanie z tych, z, tego trudno, z tych trudnych momentów wyjść. No i jak myślisz, jak to się potoczy? No, no to może jednak pospekulujmy. Znaczy, Sytuacja na pewno bardzo trudna. Wiemy, w jakich relacjach pozostają Krzysztof Ignaczak i Podgruszka, aczkolwiek mi się wydaje, że to są profesjonaliści i niekoniecznie będzie musiało mieć to jakikolwiek wpływ na e ewentualne decyzje. E przedresowy mecz z MKS-em Bendin. Okej, okay, Bendinianie spotkania ostatnio swoje wygrali, ale na pewno jest to spotkanie z kategorii, te, które do wygrania są. Jak najbardziej, aczkolwiek oczywiście nie ważyć Będzinian, więc to może być jakiś promyk nadziei dla Piotra Gruszki, ewentualne um, zastanowienie się kilka dni dłużej nad przyszłością, właśnie trenera. Całkowicie zrezygnowany był Piotr Gruszka w trakcie tego spotkania z Jastrzębskim Węglem. Już już tak jakby no, nie wierzył w to, że cokolwiek może pomóc, I, i mówię oczywiście w tym meczu, bo nie wiem, czy, czy takie myśli to już były myśli, które gdzieś tam wiązał z całym sezonem, resowi, czy jest w stanie pomóc tej drużynie, czy nie, ale akurat w tamtym konkretnym meczu m, gruszka no, nie wyglądał na specjalnie szczęśliwego, chyba, chyba tak można to, chyba tak można to m, ująć. Mm. No, Eufemistycznie na pewno tak. Tak, i, i to jeszcze tak może tak kilka zdań o samej postawie Jastrzębskiego węgla, no bo oni zagrali no, doskonały mecz na podpromiu. W sensie ja nie wiem, czy w sensie to poza, poza tym, że oczywiście słabością, no, reso, słabość Resowi była bardzo widoczna, no to chyba jednak ona też no, jakby dużo bardziej była widoczna z uwagi na, na postawę Jastrzębskiego węgla, który zagrał wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobry mecz. No, przypomniał mi się mecz z Mistrzostw Świata ostatni, gdzie Polacy grali z Serbami, z tymi Serbami, którzy ponoć mieli się nam podłożyć, ale to, że Serbowie zagrali słabo, to nie przeszkodziłoby stwierdzić, że Polacy zagrali kapitalnie. Na no YouTube można po takiej analogii poszukać, bo tu Resowe grało słabo, a też świetnie grali Jastrzębianie i, i nie szukałbym jakichś mankamentów w grze, w dobrej grze Jastrzębia, w słabości w tym meczu aseko resowi. W sumie bardzo szybko Jastrzębianie weszli na wysokie obroty już po zmianie. Trenera, bo tym kilka dni wcześniej do drużyny dołączył Slobodankowac. Oczywiście oni już pod rejonolcem wyglądali dobrze, ale zmiana trenera, być może jakieś nowe pomysły, które chciał serbski trener wdrożyć w tę drużynę i może już na samym początku, może niekoniecznie co to zatryb być tak, jak powinno, ale to było kompletnie niewidoczne. Na podstawie miast wyglądali bardzo dobrze. W sumie właściwie trudno znaleźć jakiś słaby punkt w tej drużynie na tamten moment. Tak, w zasadzie Jastrzębianie wyglądali tak, jak chyba wszyscy oczekiwaliśmy po nich w tym sezonie. Ten początek nie był udany, ale wydaje się, że, że ten kryzys sportowy mają już, mają już za sobą. Natomiast inną drużyną, która w ten dołek sportowy wpadła, no wydaje się być Aluron Virtus CMC Zawiercie. I może po dżinglu porozmawiamy chwilę o ostatnich trzech nieudanych spotkaniach Zawiercian. Set. Trzy ostatnie mecze Aluronu Virtus CMC Zawiercie. Dwie porażki we własnej hali za trzy punkty z Cerradem Eneo i Radą i również z Treflem Gdańsk. Ostatnie kolejce wyjazd do Bełchatowa i tam PGS Bełchatów 3 do 0 bardzo pewnie Zawiercie ogrywa. No i to jest seria, której chyba ja się nie spodziewałem po Zawiercianach. W szczególności, że tak jak wspominałem, były to dwa mecze we własnej hali dwa mecze we własnej hali i można powiedzieć właściwie w pełnym składzie, no bo ok, przytrafiały się spotkania gdzie nie mógł grać na przykład Mateusz Malinowski chociażby i grał Grzegorz Bociek, na przykład mecz z Zaksą, a tutaj Mateusz Malinowski na boisku był, był też przez jakiś czas chory Aleksandre Ferreira i on w tych trzech meczach wystąpił, także mimo prostocie pełnego składu, zawiercianie nie przypominali tego zespołu, który jak równy z równym w sumie, ale Przegrane spotkanie z grupą Otoza Caniecznym koźle trochę jakby energia opadła w tym zespole, można powiedzieć, jakby po ciężkiej jakiejś siłowni byli. Coś takiego. Do tej pory i gra i grow właściwie sami się nakręcali, z meczem wyglądali po prostu świetnie, a tu czegoś takiego już po tej drużynie nie widać. Po prostu jakiś chyba kryzys się przytrafił. No i można by się zastanawiać, jakie może być źródło kryzysu. Tyle tylko, że no, czasem bywa tak, że m, robisz dokładnie to samo, trenujesz dokładnie m, w ten sam sposób. M, wydaje się, że nie ma żadnych argumentów czy, czy powodów, dla których ty nagle miałbyś stracić formę. A jednak coś, co, coś w tych ostatnich spotkaniach w zawierciu m, nie grało. M, nawet na własnej hali, gdzie no, oni zazwyczaj bombardowali z linii 9 metra, tutaj po prostu takiej agresywnej zagrywki na, na, na Radomiu, na Gdańsku, tak naprawdę nie byli w stanie wywrzeć. I właśnie od paradoks jest taki, że no to zawiercie może nie wyglądało dobrze, jeżeli chodzi nie wiem, właśnie o nie wiem, płynność gry czy, 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 czy nie wiem, poziom energii na boisku, ale jakoś takiego pecha mieli, że akurat wszystkie te trzy mecze, które przegrali, no to przegrali z drużynami, które grały bardzo dobre spotkania. No bo w Czarnych Radom no to genialny mecz butryna w zawierciu. Z Gdańskiem, no to w zasadzie cała drużyna Gdańska zagrała bardzo dobrze, no i PGS Krabę chatów, no to oni nie popełnili ani jednego błędu w ataku. Więc trudno się gra na tle takich rywali, no i jeżeli faktycznie jest to jakiś tam dołek formy Zawiercian, czasami to nie wiem, jest kwestia po prostu terminarza, ale jeżeli to jest dołek formy Zawiercian, to on przypadł na najgorszy, najgorszy możliwy moment. No i no, trudno, trudno nawet do końca powiedzieć co... Nie działa, no bo, bo chyba nie, nie, nie da się wskazać jednego takiego elementu. No Może Masny w tym sezonie już nie gra tak dobrze jak, jak w poprzednim. Być może Waliński, nie wiem, w tym meczu ze Scroll nie, 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 nie grał wystarczająco dobrze. Może Ferreira faluje formą, ale, ale w zasadzie, no nie wiem, jeżeli ty miałbyś wskazywać powody, Filip, to to co? To, to, to sportowe, czysto sportowe. Przypuszczam, że nadmiar spotkań mógł się odcisnąć z na Michale Masny, i to nawet być może już chciał. Czy też nam pokazał właściwie australijski trener Zawiercia, Mark Lebediew. Kolejny raz można się zastanawiać, jak powinniśmy jego nazwisko wymawiać, ale wiadomo o kim mowa. i on w spotkaniu ostatnim z, z, z PGS Global Hutów na dłuższy czas rozgrywającego z, ono z boiska pojawił się Arash Dosanj na boisku i to w sumie być może taki, taki sygnał dla nas, w czym powinniśmy szukać problemów Zawiercia. Być może po prostu kondycyjnie ten zawodnik trochę zaczyna wsiadać, a to akurat jest no ważny, ważny punkt zawierciańskiej drużyny. Tak, bo w sumie ta to, 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 to wysoka skuteczność skrzydłowych zawiercia no, bardzo mocno też pochodziła z faktu takiego, że, że Michał Masny grał dobrze, a on po prostu w tym sezonie już aż tak dobrze, Aż tak dobrze nie gra. No ale to, to, nigdy, nie jest, to nigdy nie jest jedna osoba w sensie. To, to, to nigdy nie jest tak, że można, nie wiem, zwalić całość winy na. Czy, czy nawet nie chodzi o zwalanie winy, ale że akurat w jednej osobie odnaleźć ten jeden problem, problem słabszej formy e, drużyn. Więc znaczy, tak. Znaczy, nie chciałbym być źle zrozumiany, ale nie chcę powiedzieć, że jedyny właściwie problem to jest gra Michała Masnego, bo to nie sądzę, żeby tak było. A też patrząc nawet po statystykach. E, w takich zespołowych, no to widać, że Zawiercie jest zespołem jednym z najgorszych pod względem punktowych bloków na set i wiemy ile ta drużyna potrafi zyskać z zagrywką. Jeśli im zagrywka dobrze nie siedzi, to i też automatycznie pewnie przekłada się to na jakość gry blokiem. A też jest duża rotacja środkowych w tej drużynie. I Gabryszewski, i Kania, i, i Werches. Pojawia się też Patryś Czarnowski. Być może nie służy to na tku temu, aby jakoś doprecyzować świetnie grę z systemem blogobrona. Być może tutaj należałoby też poszukać trochę przyczyn nieco słabszej porażki, postawy za zawiercia. Za Tylko chciałbym też nawiązać do tego, co ty, Piotrek, mówiłeś, bo znaczy właściwie pisałeś na Twitterze. Kojarzy mi się taki twój tweet. Czy to na pewno jest kryzys po dziesięciu kolejkach zawiercia, skoro oni w tym sezonie zdobyli na dystansie dziesięciu kolejek dwa punkty więcej niż na w dystansie się 10 kolejek w poprzednim sezonie. Tak, to tak, no, jest ciekawa statystyka. Tak, no ja, się, ja się przekomarzałem z panem od WF-u. Pozdrawiam pana, pozdrawiamy pana od WF-u. <głos》> postać. Tak, e... tak. Przeglądałem przygl się waszej dyskusji tak, z ciekawiemi. Roz, rozpoznawalna hmm. postać Twitterowa, no i, i <głos》>, tylko, że wiesz, tylko, że wtedy tak naprawdę ta dyskusja miała miejsce po chyba pierwszej porażce z tych trzech. Tak, mm, tak i po 10 i... kolejkach. A tak, potem tak. Masz jeszcze... Nie wygrali dwa mecze. Tak, i, i, i tam rozegrali nie wygrali. Tak, i w tamtym, w tamtym momencie miałem trochę takie przekonanie, że może faktycznie jest to kwestia, a, no, trochę zbyt dużych oczekiwań też, bo, 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 bo nawet ja gdzieś tam faktycznie w tych nagraniach przedsezonowych wskazywałem, że, że, że zawierciano, może być trudno utrzymać tak wysoki poziom, bo nie wiem, czy oni w poprzednim sezonie nie zagrali jakiegoś tam swojego maksa jako drużyna. A teraz w zasadzie są cały czas tą samą drużyną. Nie ma tam powiewu, nie, nie, ma, nie ma tam jakichś tam świeżych, nowych postaci, które z buta weszłyby i poprawiłyby poziom sportowy, tak? Mm. Znaczy, no, Przeanalizujmy najprościej jak się da. Wojciech Ferenc wchodzi na boisko i moim zdaniem prezentuje się bardzo słabo, podobnie jak Nikołaj Pęczew. A... Dokładnie, a... a... Bądź bądź, ważne postaci, znaczy nie ważna można, pozycja. Tak, no i nie można też nie można wskazywać tutaj, nie wiem, no, problemu, nie wiem, z wojna Cacicza, no bo to pytanie, czy wojna Cacicz to byłaby postaw, to byłaby osoba, która prezentowałaby się lepiej na boisku od Ferensa czy Pęczewa. Mm, no, śmiem wątpić, w sensie nie, nie, nie mówię, że. No, nie... Można się też, można też się zastanowić, czy może to nie jest rzeczywiście jakaś praca na siłowni, jakaś zwiększona. Znaczy, może to jest za duży argument, ale za tydzień. Po weekendzie zawiercianie pojadą do Bułgarii na mecz z Barem Pazardzik w ramach Pucharu Challenge. Ale jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby akurat mm. pod takiego rywala specjalnie szykowali formę fizyczną. Okej, okay, to nie są już anonimowi rywale, bo jest tam chociażby to dala Aleks i Georgi Bratojew, ale ale spokojnie sądzę, że zawiercianie sobie poradzą. To być no, to może to jest... nie jest najmocniejszy argument. Ja się, ja się tutaj z tobą nie zgodzę, no bo akurat zawsze jest podnoszony argument ciężkiej siłowni czy ciężkich, <noise> ciężkich obciążeń w sytuacji, w której w której drużynie, drużynie nie idzie. No, ciekaw jestem, jak sobie poradzą z dołkiem, no bo to jest do, największy dołek tej drużyny od, no, ja wiem, roku chyba. Mm, i, i, no i ciekaw jestem, jaka jest, jaka jest recepta. No to wyjście z takiego stanu jest, no, wszak dość trudne, no bo no bo co? No bo nie, nie, nie poprawisz tego, że na przykład, nie wiem, masny wygląda gorzej kondycyjnie, tak? To nie jest tak, że nagle, nie wiem, kilka treningów więcej sprawi, że on, nie wiem, będzie nieco, nie, nie, nieco, nieco świeższy. Mm. Chyba, że rzeczywiście argumentem jest ciężka siłownia. No, chyba, że argumentem jest ciężka siłownia, ale, ale wydaje mi się, że te obciążenia też już w, w, w tych, tych drużynach powiedzmy. Mm, z, topu, ale nie, myślę, że wszędzie już są, są osoby specjalnie oddelegowane do tego, żeby ten poziom obciążeń ustalać na tyle optymalnie, żeby no nie sprawić, że zawodnicy będą czuli się jakby mieli, nie wiem, przywiązane worki kamieni do nóg. No ale, ale, ale no prawda jest taka, że to są trzy mecze, to są trzy porażki i, i ciekaw jestem właśnie jak to, jak to się dalej potoczy w zawierciu. Tak samo jak i bardzo jestem ciekaw tego jak to się dalej potoczy w Indykpolu AZS Olsztyn. Cztery spotkania, gdzie przed startem tych czterech spotkań, tak sobie myślałem, że hmm, no w zasadzie zdobycie 10 punktów z czterech meczach w czterech meczach z suwałkami, Kuprum Lubin, Bydgoszczą i Benzinem, zdobycie 10, 11 punktów to jest w sumie bardzo możliwe i oceniałem to no powiedzmy też na moment startu tego czwór te, te, tego meczu. Czyli na moment spotkania z suwałkami. No i rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie inna. Jazz ten w tych czterech spotkaniach zdobył punktów tylko sześć. No i też można powiedzieć, podarował w ten Mikołajkowy Weekend. Pierwszym zwycięstwem obdarował kibiców MKS-u Będzin, trenera, zawodników tej drużyny. Co nie znaczy, że będzie nie zapracował sobie akurat na. Na, na taki ładny prezent, no bo w końcu mają pierwsze punkty, no i udało im się wygrać również i pierwszy mecz 3-2 w tiebreaku pokonujący ZTS Olsztyn. No tak, sporo takich nieprzewidzianych, znaczy czy też może ciężko przewidywalnych strat punktów, chociażby był goście w wykonaniu Olsztyna, patrząc po tym, że jakiś niedługi czas wcześniej potrafili wygrać w Gdańsku, w Jastrzębiu, wygrali z, z chociażby no, a Korysową, dobra, to może nie jest jakiś e, wielki wyczyn patrząc po wynikach rzeszowskiego zespołu, no ale wydaje mi się, że taki, taką płynność Olsztyna nie stracili, że mimo że nawet punktują, okej, okay, ostatnia porażka z benzinem, no to już ta gra nie wygląda tak pewnie i i tak, i tak jak w sumie bym się tego spodziewał no bo sądziłem, że to będzie się zazębiać będzie wyglądać coraz lepiej, a tutaj Paweł Wójcki nadal uważam, że jest rozregulowany Jan Hadrawa coraz częściej zmieniany przez Remigiusza Kapice Robert Andringa, okej, okay, dobry mer z w przyjęciu i w, i, i, i w sumie w zagrywce, w obronie w zagrywce też, ale w ataku już słabo Mateusz Mika, dobry mecz po powrocie po kontuzji, ale tej formy nie utrzymał na razie. Więc dużo jest takich niepewnych punktów w Olsztynie na razie, aktualnie. No w zasadzie tak, no, jako, jako całość drużyna wygląda źle. Chyba nie ma, nie ma, co, się, nie ma co się akurat nie wiem, obawiać, wstydzić takich słów, bo, bo po prostu ta gra się nie klei. Gra się nie klei i... No i co, no i to nie jest tak, że nie wiem, suwałki zagrały genialny mecz, w sensie to jest tak, że gdyby, gdyby faktycznie ci cztery… Mówisz o tym meczu w suwałkach, tak? Tak, tak, w sensie ja mówię, ja mówię w zasadzie o wszystkich spotkaniach, że gdybym miał takie poczucie, że to są rywale, którzy weszli na wyżyny swoich możliwości, to może miałbym takie poczucie, że no okej, okay, dobrze, to, 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 to po prostu no, trzeba się pogodzić z tym, że akurat Olsztyn był słabszy, bo… Bo, bo bo rywale mieli mecze, nie wiem, rundy, albo nie wiem, mecze życia rozgrywali. Tak nie było, bo ani Suwałki nie zagrały jakiegoś wspaniałego meczu z Olsztynem, ani Bydgoszcz nie zagrała wspaniałego meczu z Olsztynem, no i Będzin, no akurat wydaje mi się, że z tej całej czwórki to mam wrażenie, że akurat zaprezentował się jakoś tak najżywiej, najciekawiej. Zostały z, z, tej, z tej czwórki Kuprum, Będzin, Bydgoszcz i y, Suwałki, no i nie wiem, no. czy ja w ogóle mam wrażenie, że będzie na w tym sezonie zagrali kilka lepszych meczów, mimo że to dopiero jest pierwsza ich wygrana. No właśnie i też. no właśnie, no to może, może to też dużo mówi o tym, jak jak, jak od strony sportowej wyglądał, wyglądał ten mecz. No, no nie, ma, nie ma Jana Hadrawy, który był ważnym punktem, no jest ważnym punktem AZS-u i i on od kilku spotkań przeżywa też dołek. Być może, być może dołek po, po, po mistrzostwach Europy. Pamiętam, że już te kilku, w przypadku kilku zawodników trochę taką tezę próbowaliśmy stawiać. No, a on też przecież w mistrzostwach Europy uczestniczył, grał praktycznie od deski do deski, w kilka takich naprawdę trudnych spotkań. No, ale zresztą nawet i same przygotowania do takiego turnieju są dość wycięczające. Być może to jest jakiś, nie wiem, dołek, dołek fizyczny, no, ale jest cała, cała masa innych zawodników, którzy też nie wyglądają tak dobrze, jak wyglądali. No. Mm, Chociaż akurat Remiusz Kapica, który zastępuje Jana Hadrawem, Myślę, że bardzo pozytywnie się pokazuje w ataku Tak i to, jest, i to jest jakiś tam też promyczek Promyczek nadziei, że mamy zawodnika Który faktycznie może Może w Olsztynie pomóc wejść I dać odejście No i dać po prostu odpocząć Janowi Hadrawie No nie wiem, a może już nie ma co się Specjalnie nad, nad tym Olsztynem znęcać no, Teraz znaczy, trzy, ba trzy bardzo trudne mecze mówiliśmy już, mówiliśmy już Nieraz o tym, że niezbyt regularny w dobrych w grze jest Paweł Wójcki, a widać, że Paolo Montaniani niezbyt ufa Tomaszowi Kowalskiemu, bo on bardzo niewiele szans dostaje. Mm, a, a wcale nie wygląda tak źle, w sensie, nie wiem, jakoś tak nie mam takiego poczucia, że jakoś graf z Mateuszem, z, 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 przepraszam, z Tomaszem Kowalskim wygląda jakoś specjalnie gorzej. Mm, no kto wie, no może powinien dostać szansę na nieco dłuższym dystansie, tylko że że, 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 że pytanie, czy jest trener, który zaryzykowałby posadzenie Pawła Wojckiego na, na ławce, ale to, to też jak to wspomniał w pewnym momencie Tajbreka, gdzie mm, gdzieś trochę musiał biec Paweł Wojcki, ale próbował na siłę przyspieszyć piłkę, no i Ireneusz Mazur komentujący ten mecz razem z Adrianem Brzozowskim, no skomentował jego wystawę jako aberrację. I, tak, tak i, pamiętam doskonale ten moment, tak no, znacznie, znacznie za niska piłka do Jana Hadrawi. Tak, i, i, i no i. No, no, jako, jako całość ta maszynka olsztyńska ofensywnie wygląda wygląda dość mizernie. I, i w zasadzie no, jedynie Sejda to chyba można wyróżniać jako taką jednostkę, która niezależnie od poziomu sportowego swoich kolegów, to, to akurat w tym, w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze i no i on przerasta tę drużynę. Te, te, moja moja teza jest taka, że on przerasta tę drużynę i jest, jest po prostu. Za, 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 dobrym, za dobrym zawodnikiem, jak na nie wiem, no, skład personalny Olsztyna chyba w tym sezonie. Też Sejed jest bardzo dobrze dopasowany do stylu grypowo Pawła Wojckiego, do środkowych, bo on te wystawy akurat ale nawet, pochodzą, ale nawet, tak, są ale... często dosyć ekwilibrystyczne i z różnych wygiętych pozycji Sejed musi atakować i sobie tak. z tym dobrze radzi. No właśnie, tylko że nawet on nie radzi sobie w sytuacji, w której ma piłkę wrzuconą na wysokość taśmy. Tak, hmm. ale wyobraź sobie jak z takiej piłki atakuje... No dobra, nie będę wymieniał. No. No, no, nie, no, na pewno Mateusz Poręba no, nie jest, dla, dla przykładu, aż tak elastyczny, tak. On raczej lepiej radzi sobie z tych piłek, tak powiedzmy, u, 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 po prostu, no, postawionych, postawionych, po prostu rozegranych, krótkich, takich klasycznych, bądź przesuniętych, ale nie raczej takich wrzutek, nie wiem gdzieś tam z trzeciego, czwartego metra, które Paweł Wojcik czasem wręcz usilnie do tego Sejeda próbuje zagrać. Hmm, tyle o Olsztynie, hmm, więc dołek Kresowi, dołek Zawiercia, dołek Olsztyna. Hmm, no i Pytanie, pytanie, nie wiem, czy, czy w którą stronę skierowałbyś tory te, tego naszego dzisiejszego odcinka, Filip? W którą stronę? Myślę, że. Hmm. Poszedłbym w stronę kwalifikacji do Pucharu Polski, bo mamy już no właściwie dziesiątą kolejkę, aczkolwiek to nie jest tak, że każdy zespół rozegrał dziesięć spotkań, a to już bardzo niewiele do tego, żeby te rozstrzygnięcia się pojawiły. Tak, bardzo, bardzo, w sumie bardzo dobry pomysł. Ja też się na tym zastanawiałem, jakoś tak już niedawno, tak. Z... No kilka dni temu, jeszcze przed tą kolejką weekendową, że w zasadzie jesteśmy już bardzo blisko tych rozstrzygnięć. Sześć czołowych drużyn po 13 kolejkach, i teraz tutaj trzeba wziąć taką poprawkę jedną, że nie chodzi tutaj o to, czy drużyna rozegra 13 spotkań, no bo już część drużyn rozegrała mecze z drugiej rundy, więc chodzi o to, kto po rozegraniu tej, 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 tej pierwszej rundy 13 spotkań z każdym rywalem w lidze która z drużyn znajdzie się w czołowej szóstce. No i w zasadzie mamy już trzy drużyny znane. Jest to Zaksa, jest to Warszawa, jest to Jastrzębski Węgiel. To są trzy drużyny, które no, chyba ty też chwili policzyłeś to, że, że już nie ma, nie ma, nie ma szans. Ma lekko, ten... lekko cię muszę poprawić. To jest tak, że grupa Zoty, za Zaksa, Kędzierzyn, Koźle i Werwa Warszawa, Orlen, Paliwa już mają zapewniony udział w tej w fazie jednej czwartej Pucharu Polski. Z kolei Jastrzębski Węgiel i PGS Krabyłchatów. Musiałby się ogromny kataklizm wydarzyć, żeby te zespoły w tej pierwszej szóstce, na koniec pierwszej rundy fazy zasadniczej się nie znalazły. Konkretnie jest tak, że musiałyby te drużyny wszystkie swoje mecze, trzy mecze przegrać, a i tak decydowałby bilans setu, więc upraszczając naszą dyskusję, pierwsza czwórka tabeli już jest w, w ćwierćfinale Pucharu Polski, a Mm. tylko kataktyzm mógłby im to odebrać. Także myślę, że to można już odrzucić w ogóle w dyskusji te cztery zespoły. Podobnie jest też z dołu tabeli. Ostatnie trzy drużyny tabeli, Asakura, Sawa, Rzeszów, BKS, bydgość Bydgoszcz, Ziemka, Sbędzin, już matematycznych nawet szans nie mają na awans do pierwszej szóstki. Ale w grze jest ciągle o dwa miejsca, siedem zespołów. No to może jeszcze może dalej zawęźmy. Trudno wyobrazić sobie, że Ślepsk-Malow-Suwałki będzie w stanie zdobyć komplet punktów. A, zwłaszcza, że mają aż 5 spotkań do rozegrania. Jeszcze. Tak, mają aż pięć spotkań do rozegrania, i m, też raczej bym mi skreślił. Kuprum Lubin, podobna sytuacja. M, oni no, mają tych spotkań rozegranych, teraz już 11, ale to jedno spotkanie, które my rozegrali, jest spotkaniem e, rozegranym z Aluronem, wirtus CMC Zawiercie. Czy... Tak, i Lubin zajmuje teraz 10 miejsce w tabeli, ale ma do rozegrania trzy mecze, z tego dwa bardzo trudne, bo o ile Jedno z nich to jest na rozkładzie MKS Będzin, ale później jest jeszcze Zachsa Konieczny-Koźle i Werwa paliwa także no, na pewno nie są to spotkania z gatunku tych łatwych i trudna sytuacja Lubina w kontekście awansu. Mm, no właśnie, no czyli, czyli w zasadzie, ja mówię, jeżeli ja miałbym to uprościć, to powiedziałbym, że okej, okay, matematyczne szanse matemat, matematycznymi szansami, ale w zasadzie mówimy o czterech drużynach. Trefl Gdańsk, Indyk Pola ZTS Olsztyn, Cerrat, Enea, Czarni Radom i Aluron Virtus CMC zawiercie. Tref Gdańsk ma 19 punktów po 10 spotkaniach. Indyk, Polazet, jest Olsztyn 19 punktów po 10 spotkaniach. Enea, Czarni Radom, Cerat, Enea, Czarni Radom 16 punktów po 11 kolejkach, czyli jakby jeden mecz już więcej. I Aluron Virtus CMC zawiercie 15 punktów po, po, po 11 rozegranych spotkaniach, czyli no, Olsztyn i Gdańsk mają. Od, od, odpowiednio 3 i 4 punkty przewagi nad tymi drużynami i jeden mecz yy, więcej jakby do rozegrania, jeden mecz więcej, w którym będą mogli jeszcze zapunktować, no ale to nie oznacza, że, że to będą mecze, w których Olsztynowi na przykład łatwo będzie zapunktować, no bo oni tak, grają z Warszawą u siebie, z Bełchatowem u siebie i z Kędzierzynem na wyjeździe. I yy, no szczerze przyznam, że zdobycie, nie wiem, trzech punktów w tych trzech spotkaniach Trzech, czterech punktów wydawałoby mi się być sukcesem i na pewno Olsztynowi dałoby, dałoby awans do, 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 tego, do, tej, do tej czołowej szóstki, ale to wcale nie wyklucza nie wykluczam takiego scenariusza, w którym Olsztyn zdobywa zero punktów, no bo po prostu ich forma sportowa jest dość nijaka. Trudniejszych kalendarz na pewno ma Olsztyn, ale też wcale łatwo nie mają Gdańszczanie, bo ich czeka wyjazd dosuwał, gdzie punkty stracił właśnie Olsztyn. Po czym wyjazd do Warszawy, znaczy odwrotnie, najpierw do Warszawy, później do Suwałk, a na końcu 22 grudnia, jeszcze we własnej hali za Strzemskim Węglem. Także tu też są rywale, na których bez wstydu można stracić większość punktów, można tak krótko mówiąc. Tak, ja, ja podsumować. Tak, no, to, 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 czyli tak, czyli Olsztyn ma Warszawę, Kędzierzyn i Bełchatów, Gdańsk ma. Suwałki, Warszawy i Jastrzębie. Jastrzębie, tak jest. Dalej mamy kolejną drużynę w tej układance, czyli mamy Czarnych Radom. Oni już mają tylko dwie kolejki do rozegrania. PGS Hatów u siebie i wyjazd w Rzeszowie. No to można, można się powiedzieć, że okej, okay, może niby jeden teoretycznie łatwiejszy mecz w Rzeszowie no ale to też nie jest tak, że, że, że czarni radom są bardzo powtarzalni. No oni stracili punkty z suwałkami w poprzedniej kolejce, no a z PGS na pewno będą mieli bardzo trudno. No i Aluron Virtus EMC zawiercie, no i tutaj no, też kolejne mecze, które nie są wcale takie proste, no bo wyjazd do Katowic, gdzie punkty straciła Warszawa na przykład. No i znowu wyjazd do Rzeszowa, czyli ta Resowia, która nie ma niby szansy na już, już na awans do, 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 czołowej, do czołowej ósemki Pucharu Polski, może jeszcze cały czas karty rozdawać, tak? Tylko że te karty, którymi Resowia dysponuje w ostatnich kilku kolejkach nie są najmocniejsze. No i to jest też tak, że zawiercie, mając wyjazd do Rzeszowa 15 grudnia i 21 grudnia do Katowic, jeszcze w międzyczasie musi się udać do Bułgarii na mecz Pucharu Challenge, także. Z pewnością nie jest to, nie będzie to łatwa wyprawa, zawiercia do każdej z kolejnych hal pod kątem awansu do szóstki Buharu Polski. Okej, okay, to, no to, no to może wytypujmy. To kto w czołowej czwórce, bo ta czołowa czwórka będzie rozstawiona, no i jakie jeszcze dwie drużyny z, z Plus Ligi, jak już znamy te ja w, w czołowej czwórce nie dojdzie do zmian i w czołowej szóstce też nie dojdzie do sprzętu. Kont kontrowersyjny Filip jest kontrowersyjny. No ale, wiecie, ale najgorsze jest to, że ja mam generalnie takie samo poczucie. W sensie być może gdyby ten terminarz był nieco um, nieco wygodniejszy dla Zawiercia albo Radomia, gdyby nie wiem, no, grali z nie wiem, Bydgoszczą, chociaż Bydgosz też prezentuje się naprawdę nieźle. No Będzina no, w zasadzie też no można powiedzieć, że może być, jak grali z Będzinem, mieliby łatwiej, no ale Będzin ogrywa Olsztyn i i być może zacznie jakiś tam marsz w, w górę tabeli. Mm, więc no, patrząc po spotkaniach, które są do rozegrania, to powiedziałbym, że najłatwiejszy terminarz ma zawiercie i oni mogliby skończyć z 20, jednoma, 20, 20, 21 punktów, mogą mieć na, na zakończenie tej fazy zasadniczej e, pierwszej rundy. No, ale z drugiej strony, jak oni mają mieć 21 punktów, to w zasadzie, dlaczego Olsztyn nie miałby mieć ich też 21? A, ma, ma mieć, a wtedy miałby na przykład, nie wiem, bilans spotkań. Już korzystniejszy niż zawiercia, tak? Zdobywając nie wiem, dwa punkty. Mm, I czy, czy, czy Gdańsk, który nie wiem, dlaczego miałby nie zdobyć w suwałkach nie wiem, dwóch punktów, co eliminuje w zasadzie Zawiercie z walki o, mm, o, o, o final six. <laughs> po, pierwszej, po pierwszej rundzie, nie wiem, czy można, tak to, czy można tak, to, tak to ująć. No i dwie drużyny z pierwszej ligi, które okazały się być najlepsze w Pucharze Polski, czyli tak Lechia Tomaszów Mazowiecki. A to jest jedna drużyna, druga drużyna to jest BBTS Bielsko-Biała nie będzie w tej rundzie Stalinysa, która radzi sobie bardzo dobrze w pierwszej lidze. Tak, Stalinysca wygrała komplet spotkań po pierwszej rundzie w fazie zasadniczej Kryspol pierwszej ligi, ale dość niespodziewanie w jednej 16 Pucharu Polski przegrała we własnej hali 1-3 z Norwidem Częstochowa, co na pewno jest zaskoczeniem. Potem Norwid bez straty, bez ugrania właściwie seta przegrał z Bielskiem, z, Biersko, z drużyną z Bielska Białej i, i to Bielszczanie właśnie zameldują się w ćwierćfinale Pucharu Polski, podobnie jak Lecha Tomaszów Mazowiecki, która w 1-8 pokonała 3-2 ROBREGO Głogów. Mm. Jutro te drużyny zagrają w finale Pucharu Crystal pierwszej Ligi, co jest nowy to są nowe rozgrywki na, na zapleczu plus ligi. Będzie to dwumerz zakończony, zakończony ewentualnym złotym setem, także już niedługo zaraz sprawdzimy 19 grudnia jest rewanż, także te drużyny będą z szansą na pierwsze trofeum w tym sezonie. Mm, tak, pierwsze, pierwsze trofeum, ale to podoba, podoba mi się ten pomysł z, z pucharem pierwszej ligi. Bo no fajnie jest coś wygrać i zawsze nawet w Anglii, bo jest w piłce nożnej jest bardzo dużo takich pucharów na, nie wiem, niższych klasach rozgrywkowych, w których no, drużyny, które no, raczej ma, mogą mieć trudności z tym, żeby przebić się na przykład do, nie wiem, do, do Premier League i, nie wiem, zdobyć Mistrzostwo Anglii, to mogą faktycznie w jakimś tam FA Trophy na przykład mm, wziąć udział i to są, to są zawody na przykład tylko dla drużyn z, 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 z trzeciej, czwartej piątej, szóstej klasy rozgrywkowej, no więc tutaj bardzo jestem ciekaw i, i tak samo jak i ciekaw jestem tego, jak, jak te drużyny pierwszoligowe pokażą się na tle no plus ligowych faworytów, no było nie było, te, te sześć drużyn no to będzie jakieś tam grono wybrane, które będzie reprezentowało ligę i, i, i no i na pewno z którąś z tych czołowych czterech drużyn, które już wydaje się, że mamy prawie, że pewne do Pucharu Polski mm, będą mieli okazję się zmierzyć. Mm, Okej, okay, czyli domykając, domykając temat plus ligi, no to jesteśmy winni Wam kolejną siódemkę kolejki, ale to po dżingielku. Szósty set. Y, siódemka kolejki. Czy koncentrujemy się tylko na ostatniej kolejce, czyli kolejce 9? dziewiątej? Mm, czy czy tak, czy... ostatni weekend mi się wydaje, że możemy sobie tak skrócić, Dobra. uprościć sytuację. Dobra, to tak, to tak na świeżo. Zaczynamy od, od atakujących. Bartłomiej Bołądź, no to to jest chyba na najlepszy wynik punktowy w tym sezonie. Tak, myślę, że to będzie murowany faworyt do pierwszej siódemki tej kolejki i tu chyba właściwie bez dwóch zdań. Nie za bardzo jest nad czym się zastanawiać. Zastanawiałem się z kolei nad drugim kandydatem do drugiej drużyny kolejki. I mi się wydaje, że Karol Butryn na to zasłużył swoim bardzo dobrym występem na tle swoich kolegów. No zgadzam się, no, no bołądź jednak kilka punktów więcej, chyba 5 czy 6 bloków punktowych, co też jest imponującym, imponującym wynikiem. Jeden as serwisowy. Wydaje się, że tak, że, że to właśnie Bołądź był tym najlepszym atakującym i może faktycznie, no, Karol Butryn w zasadzie trzymał czarnych radą w grze. Tak jak Bartłomiej Bołądź miał wsparcie Nikolasa Szerszenia, tak tata Karol Butryn no, już tego wsparcia z innych skrzydeł nie miał, więc w zasadzie no, to te dwa sety może, może sobie zapisać Karol Butryn no, praktycznie na swoim koncie. Które, które wygrali, więc ok, więc ja się zgadzam. Bo do pierwszego składu i Butryn do drugiego składu. Jakbyś jeszcze miał, nie wiem, szukać kogoś? Jakichś tam dalszych. Na pewno dobre spotkanie zagrał. Duszan Petkowicz, niezłe, Dawid Konarski. Nikogo z, z meczu bym Dobrze, nie do, 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 dobra, na pewno. Dobry Kuba Jak Kuba Ziobrowskiego również nie. Dobry Kuba, Tak, ja tak Okej, okay. faktycznie dobry Media Kuba Jarosza, na pewno. I to hmm. już któryś. Kolejny w ogóle to bardzo pozytywna postać tego sezonu jak na tak, razie tak, Jakub tak, tak, tak odbudował się odbudował się i gra naprawdę naprawdę bardzo dobrze na pewno lepiej niż niż ja się spodziewałem mm, Okej, okay. rozgrywający no to jak już po, po przekątnej mamy atakującego no to no to kto do pary. Jest, jeżeli mm -hmm. chodzi o rozgrywających do pary aha, myślałem że do pary z Grzegorzem Łomaczem. Bo... Mm, znaczy nie no to tak no to bo akurat, można... tak. Bym właśnie Grzegorza Łomacza wybrał do pierwszej tej drużyny z kolei mam trochę problemu z wybraniem drugiego rozgrywającego. Tutaj nie jestem przekonany do żadnego z typów. Coś ci chodzi po głowie? Hmm. Może Dżuatu tuaniga. Hmm, bo on miał kilka takich momentów, w których, w których też dokładał nie tylko rozegraniem, hmm, aczkolwiek trochę no, nie, nie, nie była najbardziej urozmaicona gra w jego wykonaniu, więc z, z, z osobą Łomacza się na pewno zgadzam w pierwszym składzie. Hmm, może Lukas Kampa. On też skończył, skończył mecz atakiem z drugiej piłki, jeśli dobrze kojarzę. I, I po prostu też bardzo umiejętnie poprowadził grę Jastrzębskiego Węgla, więc może on. Faktycznie, właściwie każdy zawodnik ja trzyma wyglądał dobrze w ataku, więc można poszukać punktu wspólnego właśnie w osobie Lukasa Kampy. Okej, okay, to zgoda. Dobra, czyli, czyli tu Aniga nie tym razem, a w pierwszym składzie Grzegorz Łomacz, w drugim Lukas kampa. Dalej mamy przyjmujących i tutaj zdecydowanie Aleksander Śliwka. To, 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 co, co do niego, co do tej akurat postaci nie mam żadnych wątpliwości. No i tak jak Kuba Jarosz gra bardzo dobry sezon, taki Olek Śliwka, też zagrał kolejny mecz, No doskonały. Trudno o, le, o lepsze mecz niż, niż, niż to, co on pokazał w tym w Gdańsku. Dokładnie, dostał trochę wolnego od treneri, treneri Nikole, trenera Nikoli Grubicia w meczu z Wojwodyną Nowy Stad. wrócił naładowany energią i zanotował znakomite liczby w ataku, więc dla mnie też bezdyskusyjnie Aleksander Śliwka. Do pary z nim myślę, że Nikolas Szerszeń, ktoś hmm. jeszcze Lip, tak, myślę, tylko... i Tomasz Purnal. Tak, Nikolas Szerszeń, Pytanie, właśnie, czy ten? Czy, 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 czy Bartłomiej Lipiński za to zwycięstwo z Kuprum Lubin, bo on też na tle Ziobrowskiego czy Dworanena, no to no był bardzo skuteczny? I po Słowsza prostu który no, swoją drogą to, że jest sztuką, wygrać mecz w przypadku Lubina, gdzie atakujący gra chyba. 5 z 19 piłek w ataku, więc pamięci nie chcę się kłócić, ale, ale statystycznie wyglądało to bardzo słabo w przypadku Kuby Żobrowskiego Tak więc Szerszeń zagrał bardzo dobry mecz, no i on też tych punktów zdobył co niemiara, tak, tam z 20 kilka. Tak jest. jeszcze punktował zagrywką, punktował blokiem, także wydaje mi się, mhm. że dałbym go do pierwszej drużyny. No okej, okay, no dobra, to, 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 to nie będę się, nie będę się kłócił, będę, będziemy mieli dwóch zawodników. E... Z suwałk, co najmniej, bo jeszcze zapomyślimy nad środkowymi, ale chyba, chyba w, na pozostałych pozycjach już Suwalczan e, raczej tam nie, nie umieścimy. Czyli Olek Śliwka z Nikolasem Szerszeniem i no i zgadzam się, Lipiński nie Piotr, a Bartłomiej i, i Fornal nie Jana Tomasz. E, tak jest. Czyli, czyli to są postaci do drugiego składu. Na środku Kuba Kochanowski. Piotr Nowakowski? Tak, Piotr, Piotr Nowakowski na pewno. Mm, MVP spotkania z GKS-em Katowice wyjazdowego, więc bardzo wysoka skuteczność w ataku i, i też, też chyba najwięcej zagrywek w zespole, więc to, to jest taki atut powiedzmy jeszcze poza dorobkiem punktowym, no to, no to, no to właśnie te, te, ta liczba zagrywek wykonanych. Mm. Tak myślę, kto jeszcze? No myślę, że Kochanowski na pewno, bo tam chyba trzy bloki i bardzo wysoka skuteczność w ataku. Chyba, nie wiem, na 8 na 10, czy. No już, już mniejsza, mniejsza o cyfry, ale w każdym razie bardzo wyska skuteczność. 33 punkty w chyba. Tak, tak, tak. No, <laughs> Jeśli to jest jakiś argument. <laughs> wiesz co, no, bardzo często jest, no bo pokazuje, że, że po prostu zawodnik dostawał dużo piłek. Dużo, do... Że dużo punktował po prostu. Tak, więc myślę, że Kochanowski z Nowakowskim, mm, Piotrem, <laughs> bo znowu tak, tak no, mamy. E, Juri Gwader, myślę, że też bardzo dobry mecz, e, bardzo dobry mecz na podpromiu. Tak, bardzo dobry mecz, 8 z 9 skończonych piłek, dwa bloki, jeden as, Do zepsutych zagrywek można by mieć zastrzeżenia, aczkolwiek można powiedzieć, że zagrał na swoim stałym poziomie, bo to jest tak, że Juri Gładyr standardowo swoje zagrywki w danym meczu, swoją liczbę danych zagrywek musi w meczu za, zepsuć także. Tak, no ale, ale z drugiej o, okay, strony no, no on... Nie będzie Czwarty, tak? Jeszcze mamy czwartego zawodnika tak, do wyboru. Jeszcze. No na pewno to bardzo I... dobry meczka rola Kłosa też, bo tam w sumie Środek zagrał dobrze i w, i w przypadku Kuby Kochanowskiego. Myślę, że też Łukasz Wiśniewski. A... Może być, może być Łukasz Wiśniewski. Najwięcej zagrywek w sumie, tam trzech siatkarzy taksy miało 19 zagrywek, ale Łukasz trzy błędy, tylko i trzy asy serwisowe. 7 z 11 skończonych ataku. Okej, okay, no to może być. Nie może być... ma jakiegoś takiego wyraźnego kandydata, ale wydaje tak, mi się, że Łukasz Wiśniewski mógłby nie, na to miejsce się załapać. Może powiedziałbym, że może sejet, ale z drugiej strony Sejet z kolei miał dość niską skuteczność w ataku. I on, 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 on zdobył 5 punktów blokiem, ale, ale jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, również no, z uwagi na, na niedokładne piłki od pała Wojskiego. Hmm, czyli tak, czyli do podstawowego składu mamy kochanowskiego i Nowakowskiego Piotra. Tak. A na ławce Łukasz Wiśniewski i Juri Gładyr. Libero? Zdecydowanie myślę, że Kuba Popiwczak? No prawie, że idealne spotkanie. No on tam. Uwijał się w obronie, uwijał się w przyjęciu, był taki, no, no, no wszędobylski, tak bym powiedział. W zasadzie, w zasadzie nie popełnił, nie popełnił chyba żadnego błędu w przyjęciu. No, i był bardzo pewnym punktem tej maszynki jastrzębskiej, więc, więc stawiam na Kubę Widziałem ten mecz na żywo, z, zgadzam się. Kuba-popiwczak, a do pary z nim. Y, będzie nie wygrali pierwsze spotkanie w tym sezonie, i do tej pory jeszcze nikt z tej drużyny się nie załapał. A bardzo dobry mecz zagrał kolejny zresztą: już Michał Pottera. 62% przyjęcia pozytywnego, 33% perfekcyjnego, tylko jeden bok 21% ki, przyjęcia. Kilka, się, bardzo, że... z, kilka bardzo swobodnych obron, też. Gdzie, gdzie, gdzieś wręcz z uśmiechem na ustach swoich no już nie, nie, nie wiem czy kolegów klubowych, czy oni, czy, ale z niektórymi chyba miał okazję się Michał Potera spotkać w Olsztynie a na, pewno, a na pewno ze sporą częścią też na, na parkietach plusligowych, więc z uwagi na te kilka obron i bardzo dobre przyjęcie ja to się zgadza Michał Potera jako drugi libero jak najbardziej Okej, okay, no to podsumowując, podsumowując siódemkę podstawową, czyli mamy Bartłomieja Bołądzia na Karola pozycji Budrena? atakującego. Aha, aha, mówisz pierwsza szóstka. Tak, okay. pierwsza szóstka, A, czyli to jest mamy Grzegorza Łomacza na rozegraniu. Na środku Piotra Nowakowskiego, Kube Kochanowskiego, na przyjęciu um, Nikolasa Szerszenia i Aleksandra Śliwkę. Aleksandra Śliwka. I na libero Jakuba Pokiwczaka. A drugi skład? Tak jest, druga szóstka, Karol Butryn, Tomasz Pornal, Bartłomiej Lipiński, Łukasz Wiśniewski, Uri Gładyr, Lukas Kampa i Michał Potera. No i mamy to, mamy siódemkę pierwszą, mamy siódemkę drugą. Zgadzacie się z naszym wyborem, nie zgadzacie się, kontrowersje są duże, małe, a może w ogóle nie ma żadnych kontrowersji i wybraliśmy bardzo dobrze. Jak coś to oczywiście macie pole do popisu, piszcie do nas na Twitterze komentujcie, bo na pewno też umieścimy tę siódemkę w, w naszych mediach społecznościowych. Mm, no dobra, no to może przejdźmy do Kaszanki, kolejki. Mm, no to mi się nasuwa atak Igora Grobelnego. Slamdank. Jaki atak? Jaki atak? Slamdank, <noise> Slamdank Igora <głos> Grobelnego. <głos> nie wiem, nie wiem jak... <noise> Nie wiem, jak sędziowie tego nie zauważyli. A nie wiem, chyba że masz jeszcze inną kandydaturę, Filip. Oczywiście znaczy, umawialiśmy się kiedyś, że do kaszanki kolejki nie zaliczamy poziomu sportowego czegokolwiek i meczu nie, no, no, no dobra, no, i zespołu ale... i zawodnika, więc tu trochę kandydatur odpada i właśnie to, co zrobił Igor Grobelny i zostało mu to przepuszczone, no to myślę, że nie powinno mieć miejsca. I dla mnie to była koszanka kolejki. Gór Grabelny po prostu złapa piłkę i rzucił dalej. Nie obwinajmy akurat samego zawodnika, bo to, że sobie tak zrobił, to jest jedno, a to, że mu sędziowie na to pozwolili, to jest drugie. I bardziej bym się tu skłaniał w kierunku właśnie sędziów, że na takie zagrania pozwalają, bo czasem jest dużo. Zawodnikom puścione, ale to nie powinno być zdecydowanie moim zdaniem. No, Ja właśnie no to zawodnik zagrał tak, jak myślał, że będzie zgodne z przepisami. No to taka rola sędziego, żeby, żeby w razie czego skontrować i, i, i po prostu zareagować na to. Tutaj tej reakcji nie było. No i w, no, no cieka, ciekawie to wyglądało, szczerze przyznam. No, w, są, są granice czystego odbicia. Wydaje mi się, że tutaj ta granica została. Zdecydowanie przekroczona. No więc, Jeśli się nie mylę, to tego nie można sprawdzać na czyręczu. Myślę, że gdyby sędziowie to zobaczyli na powtórce, to to, to myślę, żeby zmienili zdanie odnośnie swojej decyzji. Mm, więc mamy naszą kaszankę kolejki, wreszcie mamy kaszankę kolejki, jakoś mało było kontrowersji, to w końcu mamy kaszankę kolejki i jest nią uznanie za poprawny atak y, slam dunk Igora Grobelnego <laughs> przez sędziów spotkania GKS Katowice, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa. 45 minut nagrania na liczniku. Filip, czy jeszcze chciałbyś może, nie wiem, o Lidze Mistrzów porozmawiać, czy, czy już masz dość? Wiesz co, to jest w tak dużym skrócie, bo tak naprawdę nie za wiele się w tej Lidze Mistrzów działo. Właściwie chyba tylko jedna niespodzianka, porażka czy Stambuł z czeskim dzichostrojem Budziejewice. Nie tak sądziłem, że... Się... Tak Czurecki zespół u siebie przegra? Tak się poznęcaliśmy nad tymi budziejowicami w zapowiedzi. Tak mówimy, że najsłabsza drużyna, tam żelek się wypowiada, że, no, że to nie będą, tam nie, że, że, że wolej Ljubljana, to nie będą takie czeskie budziejowice. No a tutaj faktycznie zaskakujące, zaskakujący wynik i. No i czy w Europie nie ma już słabych drużyn? <grym> Słyszałem, jak widzisz takie powiedzenie, że w polskiej ekstraklasie piłkarskiej nie ma już słabych drużyn? Nie, nie ma już mocnych drużyn. Dokładnie. Poziom się wyrównał, bo nie ma już mocnych drużyn. Nie, w że tak na pewno nie jest. Nie, to nie jest tak, że że nie ma mocnych drużyn, ale, ale akurat, że, że czeski zespół ogra, penerbacze i to w Stambule, to się nie spodziewałem. Z takich plusów na pewno Grinard Maseik fajnie się pokazał. W, 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 w Ankarze przegrywając już 2 do 0 w trzecim secie, w secie 18 do 14, a mimo tego potrafili się podnieść i ograć. Stary, zespół sta, zespół stary, dobry, stary dobry przyjaciel zagrał bardzo dobry mecz na przyjęciu i ona skwale z, Myślę, że to był na, najlepszy zawodnik w ogóle na boisku. Kto wie, I, kto, i, kto wie czy, nie jeden, czy nie jest przesada, w moim k, zdaniem. I kto wie, czy nie jeden z najlepszych w ogóle zawodników tej kolejki, tej kolejki Ligi Mistrzów też. Na tyle, na tyle na ile czy, czy oglądałem, czy po prostu przyjrzałem się też tym, tym występom statystycznym, no to w grupie A czeskie budziejowice, w grupie B pierwsze starcie rosyjskie Kuzba Kemerowo 3 do 0 z Fakiełem Nowy Uręgo, i to może być tylko małe zaskoczenie, dlatego że Wiktor Poletaje w pewnym momencie strzedł z boiska z kontuzją. Czyli, czyli kluczowa postać Kemerowa, a mimo tego udało im się Nowy Uręgo pokonać u siebie 3 do 0. Tak, dosyć szybko, boisko opuścił Wiktor Poletajew ze względu na kontuzję kostki. I z tego co czytałem w rosyjskich mediach, to około dwa tygodnie potrwa jego kontuzja. I Rosjanie, liczą, Rosjanie z Kamerowa liczą, że będzie gotowy na final port puharu Rosji, który jest bodajże w dniach 25-26 grudnia. Więc na razie będą sobie musieli podopiecznie trenera Kretu radzić bez swojego. No, Asa tutowego chyba tak można powiedzieć. Berlin Recycling Volley z 3 do 0, ACH Volley Ljubljana. Tutaj też chyba to wszystko zgodnie z planem. Raczej nie spodziewałem się, że, że Słoweńcy będą w stanie z Niemcami powalczyć. No i kilka wspaniałych ataków Benjamina Pacza. On tam naprawdę. I to na ogromnym zasięgu tak, na tym tak. nieraz kolesalne wrażenie. Tak. W grupie C Zenit Kazan jest węgiel, mecz przełożony z uwagi na występ Rosjan w klubowych Mistrzostwach świata. O maseik już też wspomniałeś, czyli 3 do dwóch wygrywają z Halbankiem Ankara na wyjeździe. W grupach polskich pozostałych grupa D Perugia traci seta z Lizboną, co można chyba uznać za jakąś taką małą niespodzianeczkę, no ale, ale finalnie ale finalnie trzy punkty, trzy punkty na, na, do, do tabeli trafiają do Włochów. No i werwa Warszawa Orlen Paliwa w swoim debiucie w Lidze Mistrzów. 3-0 z francuskim Tour. Dość pewne zwycięstwo i... W debiucie Warszawy połączonym z debiutem Artura Udrysa. Dokładnie, Artur Udrys i to był, to był też debiut bardzo dobry. W meczu z GKS-em Katowice już tak dobrze nie było, ale w tym pierwszym meczu z, Francuz, z drużyną francuską poradzili sobie bardzo dobrze no i w zasadzie mecz pod pełną kontrolą w zasadzie przez większość czasu Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Wojwodina, Nowisat 3 do 0, tutaj również, również dość łatwe zwycięstwo bez, bez jakiegoś takiego wielkiego, e, wielkiego stresu i, i napięcia no i we Friedrichshafen z Knakiem Rosellare zastanawialiśmy się, która z tych dwóch drużyn mm, no, może się wysforować powiedzmy na pozycję drugą w grupie E no i po tym pierwszym meczu knack Rozelara jest tego zdecydowanie bliższy, bo oni na wyjeździe Niemców ugrali 3 do 0. Mm. Tak jest. Jeszcze w sumie nie powiedzieliśmy w tym odcinku o Łukaszu Kaczmarku, że zawodnik jest chory i kandydżynianie sobie muszą radzić jeszcze przez taki czas bez niego, ale z niezłej strony pokazuje się Barot Barotti w tym spotkaniu z Wojwodiną, i później w tym meczu z Aksy w Gdańsku. Tak, ja myślę, że jest super występ, ale na pewno pozytywny, ale bardzo zaznaczenia, że Zachcę na jakiś czas jeszcze z jednym atakującym. Tak, ja myślę, że Arpad Barotti to jest postać, której bardzo pomaga w osiąganiu dobrych, powiedzmy, gdzieś tam statystycznie rezultatów Benjamin Tognutti. Który, tak, im ktoś... bardziej uda mu się złapać piłkę, tym, tym ma łatwiej, bo jeśli chodzi o jakieś takie zagrania bardziej techniczne, no to nie wygląda to zbyt optymistycznie. No ale póki co Kędzierzynianie poradzili sobie i z Gdańskiem, poradzili sobie z Wojwodiną Nowis, Nowisat. Zobaczymy, jak poradzą sobie w kolejnej kolejce. No a w tej kolejnej kolejce polskie drużyny już będą wszystkie trzy. Miały okazję pokazać się na boisku Piatrzemski Węgiel z Halkbankiem Ankara. Ten mecz 11 grudnia, czyli w środę. W grupie D mamy Warszawę, która gra we wtorek 10 grudnia z Benficą Lizbona mecz wyjazdowy. No a w grupie E Zaksa Kędzierzyn-Koźle również mecz wyjazdowy, również 10 grudnia z Knakiem Roselare. Jakie wyniki przewidujesz? Myślę, że Jastrzębie gładko poradzi sobie z salbankiem. Warszawa gładko poradzi sobie z Benfiką, ależ buduje napięcie. Uuu, no i coś jest to z to wydarzy. <grafy> I zakso, zakso, zakso sobie gładko poradzi z Rozelary. Uff. Nie, no no tak, tak, tak poważnie myślę, że jedyny set, jaki tutaj może paść łupem rywali polskich zespołów, to ewentualnie Rozelary. No ja nie skreślałbym Benfiki Lizbona, ale, ale tak, Jastrzębski, Węgiel. Znaczy myślę, że wszystkie trzy mecze za trzy punkty, a, a ile emocji to już to wydaje mi się, że faktycznie najwięcej może być w Rozelare. No i co? To chyba na tym możemy skończyć. Okej, okay, to jeszcze może Klubowe Mistrzostwa Świata, a to tylko tak tytułem z archiwizacji, żebyście wszyscy też, wszyscy się też dowiedzieli. Z kronikarskiego obowiązku. Z kronikarskiego. Turniej, się, turniej się odbył. Tak, turniej, turniej się odbył i najlepszą drużyną była okazało się być Civitanowa Lubę. Barbarzyń. To klubowym mistrzem świata. Tak, klub, on, on klubowym mistrzem świata, Bruno Rezende mistrzem wszystkiego już w swojej karierze. Mistrzem wszystkiego, dokładnie. Już nie ma poważnej imprezy, w której by Bruno Rezende nie wywalczył złotego medalu. Czas na plus ligę. Oczywiście można, można sobie żartować, że jeszcze nie wygrał plus ligi, no ale. No to czas. Jeszcze nie grał, także siły rzeczy nie mógł wygrać. No, to, no to ja to czas... Tylko z Brazylii, Włoki tam akurat wygrał wszystko, co poważne. Też. No to czas, no to czas no. na Plusligę, czas na Puchar Polski. Może faktycznie w poszukiwaniu wyzwań któraś z drużyn kiedyś Bruno ściągnie do Polski, ale wątpię. No ale być może, być może to się uda. Tego życzę Wam wszystkim, drodzy słuchacze, żebyśmy kiedyś też Bruno Rezende mieli okazję oglądać na parkietach Plusligi. A tymczasem za uwagę w tym odcinku dziękuję. Piotr Złoch. I Filip Dzięki.